No siema, co robisz? Elko, hej, o, kawę będę robił. Chcesz też? A, no, może. A masz chwilę? Zależy na co oczywiście. No jakbyś odpowiedział na takie 50 pytanek, i ale szybki. Czekaj, 50 pytanek, tak? Szybki? Tak. To i tak ja mam na to czas znaleźć, tak? Ja muszę montować, kobieto. Ale jeszcze kolejne 50 będzie w komentarzach. Aha, a do czego to będę zadać? Przypomnij mi, bo nie kojarzę. No, 100 pytań ogólnie i dlatego, że teraz play. O to ci chodzi. Moi kochani, teraz Play przygotowało dla was dwie kozackie oferty. Pierwsza oferta jest dla nowych użytkowników. Oferuje nam 100 GB internetu do wykorzystania przez 30 dni dla nowych klientów. Więc no, zastanówcie się nad tym grubo, ja zapraszam serdecznie do teamu Play. A druga oferta zaś jest dla stałych klientów sieci Play. I ta oferta polega na tym, że możecie korzystać z waszych ulubionych social mediów, takich jak Instagram, Facebook, TikTok oraz Messenger, zupełnie za darmo przez całe wakacje, więc warto skorzystać z tej oferty, więc wbijajcie na aplikację Play24 i aktywujcie sobie te dwie kozackie oferty. Jeżeli jesteś nowy, no to tą pierwszą, a jeżeli jesteś stałym klientem, tą drugą. No, mam nadzieję, że albo rozumiecie. Albo dwie na raz. Albo dwie na raz, jak wolicie. Dobra, to co, zabieramy się za te pytanka, ale zróbmy to może przy kawie, co? Dobra, jestem za. Dobra. No dobra, no to pierwsze pytanie brzmi, konsola czy komputer? Komputer. Nie lubię na konsoli grać. Okej. Okay. Przyznam się szczerze. Lama czy kurczak? Co? Lama czy kurczak? Oczywiście, że pieczona lama, nie? Pieczona lama? Tak. Szalony wypad ze znajomymi, czy raczej wypad we dwoje? Ze znajomymi. JJ, nie zabij mnie tylko. Okej. Okay. Koncert w stadionie, czy w Fortnite? Na stadionie, no jak w Fortnite? Okej. Okay. Koszykówka, czy piłka nożna? Piłka nożna. Góry, czy morze? Rozsypywał. Góry, czy morze? Góry. Okej. Okay. Płatki z zimnym, czy z ciepłym mlekiem? Z zimnym. A najpierw płatki, czy mleko? Najpierw płatki, później mleko. No, jak to jest szef. Jedyna prawidłowa odpowiedź. Ketchup pikantny czy łagodny? Pikantny, tylko pikantny. Ja wszystko pikantuję. Jaką miałeś ksywkę w szkole? Krynio. Krynio? No. Masa. Podstawówce. Masa czy rzeźba? Masa. Najpierw masa, później rzeźba. Otóż to. Noc czy dzień? Chyba noc. O której zazwyczaj wstajesz? 9:30. Pierwsza myśl po przebudzeniu? Czas montować. Milion lajków czy milion wyświetleń? Milion lajków. Psy czy koty? Psy. Czy musisz przykrywać się cały kołdrą? Tak, muszę mieć przykryte barki dotąd, aż po szyję, ale nogi wystają. Ja mam mega gorące stopy, serio. JJ-ki zapytajcie. Dokładnie, on się zawsze przykrywa nawet w lato. Wolisz dzwonić czy wysyłać SMS-y? Dzwonić. Słuchaj, ja ci kawę nie dałem. Dziękuję. Na zdrowie. No dobra, kolejne pytanko. Narty czy snowboard? Snowboard. Ulubiony skin z Fortnite'a? Łypka. Ile godzin rozegrałeś w Fortnite? Nie mam pojęcia, ale mogę powiedzieć Romuinów, około 600. Czy chciałbyś kiedyś zagrać z ninją? No, oczywiście, że tak. To chyba jest marzenie każdego Fortnite'owego świra. Dobra ta kawa, ci powiem. Kubeczku od siostry, pozdrawiam paprykę. Rap czy techno? Rap. Skill czy fuks? Fuks. Zabawniejszy. Chill w słuchawkach czy petarda na głośnikach? Petarda na głośnikach. Masz prawo jazdy? Tak, dwie kategorie. Czy śpiewasz pod prysznicem? Tak. Znaczy kąpię się teraz w wannie od 2 lat. Ale też śpiewa w wannie. Okej. Okay. Gra solo czy składy? Składy. Ulubiony farsz do pierogów? Na ruskie normalne, to czyli twaróg, tak? Twaróg i ziemniory. I ziemniory. I pyri. Czego nie lubisz jeść? Ja wszystko jem. Nie, no, nie lubi zimnego jedzenia. Zimnego jedzenia. O! Piękna odpowiedź. Najbardziej niepraktyczna rzecz, jaką kiedykolwiek kupiłeś? Magnes na lodówkę. Nie wiem. Strzelałem, bo widzę magnes. Okej. Okay. Twój najgorszy nawyk? Mój najgorszy nawyk... On nie ma najgorszych nawyków, on jest idealny. Nie, mam jakiś najgorszy nawyk. Pracoholik.
O tak, od 3 lat tak, pracoholizm, no. Wolno czy szybko? Szybko. Gdybyś miał wybrać jedną rzecz, którą jadłbyś do końca życia, co by to było? Kurczak z ziemniakami. A jedną rzecz. Ojeju. To jest tak proste. Pizza. Pizza to jest... No może być. Niech będzie. Okej, okay, kolejne pytanie. JJ-ka za mnie odpowiedziała. Ja nie wiem, co ja bym jadł. Ja wszystko jem. I to tam było obojętne, serio. A gdybyś miał wybrać jedną grę, w którą miałbyś grać do końca życia, jaka by to była gra? Na chwilę obecną Fortnite na pewno. Co byś zmienił w Fortnite, gdybyś mógł dodać jakieś swoje ulepszenia albo zmiany? System dobierania graczy. O proszę. Jak masz taką tabelę bym fajną zrobił. Gram w gry, bo... Lubię. Podaj 3 ulubionych youtuberów. Czy w ogóle masz ulubionych youtuberów? Jacob. JJ-ka. JJ-ka. I joystick nie bawię. Wiedziałam. Czy co zmieniłbyś na swoim kanale, czy w ogóle byś coś zmienił? Banner. Krajli. Krajli, szykuj się, robota się szykuje. Czy coś bym zmienił? Na chwilę obecną nie, mi wszystko pasuje. Ja jestem takim idealistą. Gdy coś mi nie pasuje, no to wtedy zmieniam. A na chwilę obecną wszystko gra i buczy. Jeżeli wam się coś nie podoba, napiszcie w komentarzu. Gdybyś nie był youtuberem, zostałbyś? Strażakiem. Nie no, za młody marzyłem, że będę strażakiem, jak byłem mały. Ale zobaczyłem pierwszy pożar, kiedyś się łąka paliła, no i mama mi chciała pokazać radiowóz, jak to wygląda, i zacząłem, wszystko płonie, no i zacząłem ryczeć i od tamtej pory już nie chcę być strażakiem. Szybka akcja. Co masz teraz na sobie? Na sobie? Koszulkę z mojego sklepu. Pixieshop.pl, już niebawem otwarty. Koks totalny. Kozak. To jest spocona małpa, to jest spocony przecież player, nie widzisz? Tylko by jadł pączki, pił kawę, pił monsterki i grał na padzie. Nice. Tak. Gdybyś miał przywrócić do życia jednego zmarłego muzyka, kto by to był? Już. Au! Wiesz chyba kto? Michael Jackson. A jak? Jaką umiejętność chciałbyś opanować do perfekcji? Teleportację. To nie jest umiejętność, ale to jest moje marzenie. Umiejętność? Myślę, że szpagat. Jakie ludzkie nawyki najbardziej cię wkurzają? Mlaskanie. I to chyba najbardziej. Znaczy jak ktoś siedzi w towarzystwie i tak ciamka, siorbie. Gdybyś mógł mówić jakimś językiem, którego nie znasz, jaki by to był? Atlantycki. Kiedyś taka była bajka Atlantyda i tam gadali po atlantycku, więc bym sobie pogadał po atlantycku. Jaka jest najlepsza i najgorsza rzecz związana z twoją pracą? Wiele godzin spędzonych na montażu filmów, to jest najgorsze, to jest waste my time strasznie. Nie lubię tego. I jeszcze najgorsze jest to, jak zmontujesz film, na przykład montujesz go 1,5 godziny, plik, eksportuj, renderujesz film i ci się zawiesza. I się cały projekt nie zapisuje, masz 1,5 godziny w plecy. To wtedy jest płacz i zgrzytanie zębów. Serio. Czy miałeś kiedyś okazję przemawiać przed dużą publicznością i jakie to jest uczucie? Tak, miałem okazję na scenie kulturalnej w zeszłym roku. Jakie to jest uczucie? Fajne. Zwłaszcza, że przychodzą do mnie wszystkie osoby, które mnie lubią i chcą mnie zobaczyć, oglądają mnie na co dzień, więc to jest super uczucie. Co innego jakby przychodziły osoby randomowe, no i mogłyby wtedy nie zrozumieć, co chcę przekazać i by mogło być słabo, nie? Przypał by był. Jaki jest najlepszy serial, który oglądałeś? O, dobra. Nie no, mi się wydaje, że chyba na chwilę obecną Breaking Bad. Albo Gra o Tron. No, Gra o Tron. Nie podobała mi się, jak się skończyła. Jakie małe rzeczy najbardziej poprawiają ci humor? Małe rzeczy? Jak już teraz zrobić śniadanie. To jest duża rzecz! Taka. Ja się nie zgadzam, to jest mała rzecz. Jaki przedmiot powinni usunąć ze szkół? Ojejku, w jaki przedział? Od 1 do ile? Czy gimbaza, czy technikum? Obojętnie. Obojętnie, dobra, no to 1-6 to muzykę. Rytmikę. Rytmikę w przedszkolu. Nie no, trzeba pobiegać trochę na boso, tak, po sali w kółko. No i w gimbazie bym usunął, a nie no, chemię bym usunął, no bo po co mi ta chemia? No to ja z chemii nic nie wyniosłem, totalnie. Ja bym wolał to inaczej spożytkować, jakieś dodatkową lekcję angielskiego. Języki. Tak, jakieś dodatkowo, żeby dołożyć. Jaki jest twój sposób na motywację do pracy? Dawaj, wstawaj, nie ma czasu. Napierdolę. Ale...
Jaki program telewizyjny powinni jak najszybciej ściągnąć z anteny? Trudne sprawy, czy co tam jeszcze takiego? Coś tam, jakieś dlaczego wakacje. Ja? Dlaczego ja i wakacje, coś pamiętniki tam. Pamiętniki z wakacji. Otóż ale to. Ogólnie nie oglądamy telewizji. Nie, nie oglądam telewizji od 5 lat. Jakie było najpiękniejsze miejsce, które w życiu odwiedziłeś? Santa Monica, mi się wydaje, i wzgórza Hollywood. Piękne widoki tam były. W sumie Barcelona też była śliczna. Uprawiasz jakiś sport? Aktualnie nie, ale wybieram się na siłkę, bo wiecie, był teraz ciężki okres, pandemia, te sprawy, no ale wybieramy się. Kiedy się wybieramy, JJ? Oświeć z widzów. Rap czy disco polo? Tylko disco polo. Szybka zmiana tematu. Żartuję, żartuję, rap. Okej, okay, no to by było na tyle. Tak, także moi kochani, to było szybkie 50 pytań do Ferela. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytanka do mnie, oczywiście piszcie w komentarzach. Ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Tak samo łapkujcie najciekawsze pytania według was. To będę właśnie na te pytania odpowiadał. Ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!